nas w domu gotuje się na kilka dni. Zabiegani rodzice w pracach na cały etat, no jestem fatalną kucharką i fatalną ogrodniczką. To mój mąż gotuje, ja świetnie sprzątam po jego gotowaniu. Dobra, to ruszamy na zakupy. Jest strasznie dużo składników potrzebne i po prostu ja sobie zrobiłam tak, że wypisałam te składniki. Tu mam taką rozpiskę. I to są wszystkie rzeczy na cały tydzień. Tu proszę bardzo, lista moich zakupów. Mąż przygotował. Dodatkowe utrudnienie, będę musiała rozczytać, co tu jest napisane. Dobra, kochani, jesteśmy przed Mekką ekofrików, hipsterów, nie wiadomo czego. Jak tu nie będzie fig, to nigdzie nie będzie fig. To zacięłam się już na dzień dobry, bo tutaj, nawet w sekcji eko i bio, nie mogę znaleźć żadnych płatków ryżowych z komosy ryżowej. Jest ekologiczna komosa ryżowa taka i kosztuje ona 32 zł. Nie ma fig, ale są maliny, borówki i uwaga, uwaga, czereśnie. Kajla, chciałaś mleko kokosowe odtłuszczone, ale tu jest tylko mleko kokosowe normalne. Poza tym kosztuje 16 zł. Pasujemy? Oto efekt mojej pogoni. Bardzo są smaczne. No chyba tego nie chcę. No to odłóż, kochanie, mi smakują. Bardzo dobre. Mąż zrobił naprawdę cudownie. Dziękuję bardzo. Zgodnie właśnie, bo tutaj w książce, na końcu są wymienione produkty zgodnie z tym, jak są w przepisach proponowane i można je zamieniać. Także dwie fiki to jest średni banan. Wygląda, jakbym się miała tym najeść. Mam nadzieję, że będzie dobre. Paula, powiedz, jak to wygląda? To na pewno nie jest dieta odchudzająca. No właśnie. Kama nie jest tak. Moje drugie śniadanie, niestety bardzo późno, bo do godziny 4:50 zbieraliśmy wszystkie składniki, żeby dzisiaj zacząć tę dietę na serio. To jest dip buraczany, miały być krakersy ryżowe, nie mamy krakersów ryżowych, są wafle ryżowe. Już w pracy i to jest kuferek, który musiałam reaktywować na to, żeby to swoje całe jedzenie przynosić. Tutaj mam jabłka z masłem orzechowym, taka śmieszna pozycja. Tutaj jest mieszanka ziół i nasion. Tu jest mój kurczak kebabowy, a tutaj mam pierwsze śniadanie. Do kurczaka miała być pita, ale wybrałam chleb pełnoziarnisty. I teraz to wszystko muszę zmieścić do lodówki. Jeszcze w domu na mnie będą czekały dwa posiłki. Nie chodzę głodna. Też mnie brzuch nie boli, nic mnie nie wzdyma, generalnie jest spokojnie. Największym odkryciem dzisiejszego dnia, cześć synu, jest to, że mamy bardzo dużo różnych wesołych rzeczy. Quinoa, komosa ryżowa taka, chia, bo to jest wszystko na jutro potrzebne, chia taka, jagody goji takie, nasiona chia jeszcze takie, co więcej mamy amarantus ekspandowany, co ja tutaj patrzę dalej. Jeszcze okazuje się, że mamy chrupką grykę. No dobra, nasiona chia to teraz jest modne na to, ale jagody acai. W ogóle ja nie wiem, gdzie takich rzeczy szukać w sklepie, więc sobie je odpuściłam. Chciałam wam pokazać, jak bardzo ładnie wyglądają te rzeczy, które muszę sobie robić i jeść potem. To jak na razie najbardziej czasochłonne i angażujące danie, czyli pieczona ryba po grecku. Przygotowanie, pieczenie, przekładanie ziemniaków. Na kolację będę miała krewetki. Lunch był bardzo dobry. I obiad też był bardzo dobry. I w sumie nie jestem aż tak super bardzo głodna, ale coś bym zjadła. Po prostu dip buraczany, no nie okazał się posiłkiem życia. Ale za to chipsy ryżowe są spoko. Mam nadzieję, że jutro będą smaczniejsze rzeczy. Dzisiaj zgodnie z planem treningowym powinnam zacząć pierwszy trening. Z tymi drzwiami znajduje się ekskluzywny klub fitness, w którym będziemy, właśnie ja będę trenować poniedziałki, środy i piątki. Tak mniej więcej to jest, nie wiem, 2 metry na 60 cm. A tu jest mój plan treningowy, poniedziałek, pierwszy tydzień, będę ćwiczyć nogi. Totalnie zabójczyć mi niedobrze, zaraz wymetuję podwieczorek, na który był hummus z pomidorami i waflami ryżowymi. O Jezus Maria, co za koszmar. Jezus, myślałam, że ta dieta jest najgorsza. Ale te ćwiczenia są o wiele gorsze. Pierwszy tydzień diety za mną, więc myślę, że zrobię takie krótkie podsumowanie. Więc tak, czuję się dobrze.
Wydaje mi się, że ogólnie jakoś lepiej funkcjonuje. Widzę, że poprawiła mi się przemiana materii, jakiś tam nie mam problemów żołądkowych, wręcz właśnie jest wszystko w porządku. Zaraz ruszać mięśnie nóg i straszne zakwasy, jadę na rowerze miejskim do domu. Dzisiaj minął właściwie tydzień od tego, jak jestem na diecie. Mam dosyć duże zakwasy brzucha, ale to dobrze. I powiem, że widzę już pierwsze rezultaty. Mam wrażenie, że ten brzuch jakoś tak się wypłaszczył. I ogólnie widać efekt. Po tygodniu mogę też powiedzieć, że mi trochę brakuje zup, bo ja bardzo lubię zup, a tutaj nie ma żadnych zup. Są tylko właściwie sałatki i trochę chyba mi brakuje takiego ciepłego jedzenia, bo też przede wszystkim jem sałatki. A jeżeli coś jest ciepłe, to mięso do tych sałatek. Także tych dwóch rzeczy mi brakuje. A tak poza tym nie chodzę głodna, jestem silna i wytrzymała. A tu mój koktajl. To dzisiaj wszystko zrobiłem u teściowej. Dzisiaj sobie nie przyniosłam jedzenia i jem to, co jest tutaj podane na lunch.